W małym mieście można robić wielką siatkówkę. Myślę, że to jest też nagroda za 30-lecie MKS-u, który będzie obchodzony w tym roku, czyli prezent dla zarządu, dla prezesa i tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców Andrychowa. Ja się bardzo cieszę, że zaistnieliśmy na tych Mistrzostwach Polski poprzez waszą fantastyczną grę. Nie ukrywam, że finał oglądałem w internecie. Trzymałem kciuki i bardzo się cieszę, że ten medal zdobyliście. No już dawno takiego sukcesu nie było, to trzeba przyznać, ale macie świetnego trenera. Myślę, że opieka klubu jest na tyle dobra, że możecie tylko ćwiczyć, grać i zdobywać trofea. Gratuluję i dziękuję również za wszystko. Życzę dalszych sukcesów na arenach sportowych, na mistrzostwach i tak jak mówię, no, to są młode chłopaki, jeszcze juniorzy, więc jak zostaną seniorami, to chciałbym was widzieć na tych wielkich boiskach siatkarskich, które no, nie ma co ukrywać. W Polsce siatkówka to jest królowa sportu. Chłopcom też chciałbym podziękować tutaj przy wszystkich, że naprawdę kawał dobrej roboty zrobiliście i no i myślę, że jeszcze czeka przed nami rok, dwa lata pracy, bo jeszcze chłopcy będą kadetami, część jest kadetów, więc jeszcze przed nimi czeka parę takich przygód fajnych jeszcze jako młodzieży. Usiądźcie, pogadamy sobie jak tam było na chwilę. Chodź.